Siemanko, z tej strony też jest ze mną Krystian. Witam bardzo serdecznie. I dzisiaj testujemy rowery. Tutaj są dzisiaj testy w Rzeszowie na Lisiej Górze. Krystian wziął sobie fulla, powiedz coś o tym rowerze. Full, najwyższy model od Superiora. Z przodu DT Swish. Damper też DT. Napęd Shimano XTR 1x12. Teraz twój. Teraz mój. Ja nie wiem co o nim powiedzieć, bo mi wcisnęli pierwszy lepszy. Chciałem po prostu hardtaila. Ale jest to fajny, leciutki hardtail. Popatrzcie jakie to jest leciutkie. Jednym palcem nawet podniesie. Jednym palcem, siłownia daje efekty. No dobra, czterema, ale jednak. Oczywiście pedały są z mojego, bo to tak dziwnie wygląda. Tak nienowocześnie, no ale co zrobisz? Tak niesportowo. No tak, ale jest. Także widzicie, napęd też 1x12 chyba, tak? Tak, dokładnie. Też mi się tak wydawało, także widzicie, jest solidnie. No i co, będziemy testować, także widzimy się na trasie.
When it rains, it pours.
Do Bogu chwały! Pozdrawiam Ole Pięcia, która tu mieszka. I tyle. Zaczynaj GoPro. GoPro stop recording. Ach, chuj. Dobra. Okej, moi drodzy, także czas na podsumowanie dzisiejszych testów. Ja oceniam tego hardtaila, już oczywiście go nie mam, jest mój Cubic, ale ja oceniam tego hardtaila na 7 na 10. Były lekkie problemy z napędem, to może kwestia przyzwyczajenia, ale ogólnie bardzo leciutki. Fajnie to chodziło mniej więcej. No i czuć trochę różnicę jednak między fullem a hardtailem, no ale to było do przewidzenia. Także 7 na 10 ocena, no a teraz wypowiedź Krystiana. No więc tak, ja już wróciłem do mojej konwy. Pięknej, zasłużonej. O proszę, konwa bike. A tak to full się spisał rewelacyjnie, lepiej niż Cube Leona. Ej, bez takich. Widać, różnica pułap cenowy jest całkiem inny i jakość. Więc fulla oceniam na 9 na 10, choć przy większym skoku z hopy łańcuch lubiał sobie latać, gdzie mu popadło, ale to tam każdemu się zdarza, to więc bez problemu. Dokładnie. No, także dzięki za oglądnięcie tego odcinka. Jeśli się wam spodobało, jeśli chcecie więcej odcinków z Krystianem, więcej odcinków z GoPro, zostawcie łapkę w górę i subika na kanale. No a tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku.